prostu. Cześć Wam, witamy z pleneru. Dzisiaj szybkie stylówki, bardzo na luzie, bo wyprowadzamy właśnie, ma małą mopsinę na spacer. Mops biega, mops ma na sobie swoją ulubioną różową uprząż, nie ma innej, ale lubi różowy. Tak, przynajmniej utrzymujemy. Akceptujemy go jako homoseksualnego psa. A ja psy mogą być homoseksualne, oczywiście. Także nasze stylówki są dzisiaj bardzo na luzie. Ja mam szerokie spodnie na gumce, w których dobrze mi się lata, biega, śpiewa, podskakuje. Moje buty to są białe Martensy model Agnes. Koszulka to jest koszulka krótka z The Couples z tej firmy, nie wiem, czy tak się wymawia, ale ten. Piśniorek jest nieznanej maści, ale to jest TK Maxx plus jakaś tam domowa zawieszka. I sweter też to kupione właśnie w TK Maxxie, ale strasznie go lubię. Taki lekko z przymrużeniem oka. A ja mam koszulkę z Kevinem. Skąd masz koszulkę? Z Beja. No. Bo jest, zbliża się, no już święta w sumie blisko Bożego Narodzenia, tak też można chodzić. Spodnie masz skąd? Spodnie mam od Kingi. Ukradł mi. Miałam spodnie, na których ćwiczyłam sobie, jak się nacina i rozrywa i robi dziury w spodniach. Bo chcę zrobić taki filmik i dopatrzyłem i mi ukradł. I dobrze, nie wiem. Pewnie idę do pracy, nie wiem, czy mnie nie będzie. Jaki masz buty na sobie? Buty Bugatti czy coś takiego. Jedyne moje drogie buty w życiu, które sobie kupiłem. I to teraz są jeszcze. A ile mają lat? 5 lat chyba. Chyba więcej, bo my jesteśmy razem, no, 7 lat. 7 lat. No. My jesteśmy 7 lat. To już mają 10 lat, cięcie. Ale ja tak. Mają 10 lat, cięcie. Mają 10 lat. Ale okulary masz ze Spitfire. Okulary, nie? Mam ze Spitfire, tak? Nie, tak, wiem. Kupiliśmy na lotnisku kiedyś. I to jest ja, te, co ja mu zawsze kradnę, to są Spitfire'y. A ja mam z Miu Miu, jeżeli się nie mylę. Tak, to są Miu Miu, takie brokatkowe, ładne. A jabłko mamy z Tesco. Z Tesco? Z drzewa mamy jabłko. Także tyle. Taka jabłka z drzewa. Spoczynaliśmy na jakiejś drugiej rance, poszliśmy na basen. Taki, tam się przychodziło przez takie działki, żeby dojść do tego basenu. I Kinga się przerąbała przez ten... I nakradła jabłek na kompot. Przez zagrodzenie i nakradła jabłek. Na kompot, w Katowicach, bo są takie miejsca w Katowicach. Też wiedziałem, że kocha mnie na dzieci. Studenckie czasy. Ojej, Ragnar, nie jestem tym uwagi. Kinga w komplecie. Bardzo dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. Dzisiaj było bardzo na luzie, no ale wiecie, trzeba zadbać o dziecko. O dziecko, dziecko chce jabłko. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia znowu. Pa, pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!